Jak bardzo dobrze grać w World of Tanks, pokaże nam dzisiejszy bohater, Benso z klanu Fame. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś mam dla was potyczkę kogoś, kto ogarnia temat WOTA i jest to, moi drodzy, jedna z najlepszych bitew taktycznie, decyzyjnie, skillowo po prostu, jakie ostatnio widziałem. Tutaj naprawdę dużo można z tej bitwy wynieść, to nie jest taki, wiecie, przypadek. Czasami są bitwy, że ktoś po prostu jedzie i wszystko mu wychodzi. To każdego wysadzi, to każdy się od niego odbija, no trochę szczęścia. Tu bardziej będziemy polegać na umiejętnościach, więc jeżeli chcecie coś z tego wynieść, to tutaj na pewno da się. I teraz tak, potyczka jest na mapie Westfield i to co bardzo ważne, bohater nie jedzie medem na prawo, jak to zwykle bywa, tylko na lewo. Czemu akurat tu? Bo ma STB-1, które ma świetne opuszczanie działa i widzi dużo czołgów, które są tutaj bezradne. FO-215B słabo tu się sprawdza. Type 5 Heavy też ma problemy, ponieważ jest za duże w to miejsce. Jego jednym z główniejszych takich przeciwników może być Conqueror, ale na szczęście widzimy, że on ma tutaj stokowe działo. No i też to jest Conqueror, a nie Super Conqueror. On jest dużo prostszy do spenetrowania. I zobaczcie, powolutku się wychylamy i to nie jest tak, że bohater mocno wychyla. Czemu? No bo jeszcze nie wie do końca, jak wygląda całe ułożenie sił, rozgląda się, obserwuje, delikatnie wychyla i ostrzeliwuje czołgi, które za mocno się też odsłaniają. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że mógłby jeszcze mocniej się wychylać, bo w tej bitwie nie ma TD-ków, czyli dużo już na dzień dobry przemyślał. To nie jest tak, że nic z tego tak naprawdę nie jest do przewidzenia. Od razu wiadomo, że tu będzie dużo słabych czołgów w to miejsce i do tego wiemy, że możemy mocniej wychylać, bo TD-ków nie ma. Jest tylko jeden STRV, który już zresztą wiemy, że jest w mieście, bo raz do nas strzelił. Czyli tak naprawdę bohater delikatnie się przemieścił na lewo, aby już nie zbierać od STRV-a, ale żeby wciąż robić uszkodzenia. Bardzo mądry ruch. Przestawić się, nie stać jak kołek w jednym miejscu i narzekać, że ho, do mnie strzelają. I co teraz, moi drodzy? Udało nam się zdjąć Conquerora i teraz próbujemy delikatnie bardziej do prawej strony, tak aby znaleźć bicie na Type 5 Heavy, bo on tutaj za mocno się odsłania. No i wiadomo, jest słaby w tym miejscu, ponieważ no nie może przez swoją wielkość do nas strzelić, a my możemy strzelić w niego, także bardzo komfortowa sytuacja. Pamiętajcie o tym, że STB-1 to jest jeden z najlepszych czołgów do walki na górkach, bo lekko co go widać, a on sobie tam we wszystkich bezkarnie strzela. Także co jak co, jego szybkostrzelność, jego opuszczanie działa, robią tutaj robotę teraz STRV. Chcieliśmy go trafić, bo nas będzie wkurzał w późniejszej fazie bitwy, jeżeli go teraz nie zniszczymy, ale no niestety pewnym kosztem, bo trafił nas STB z Golda, wiadomo, że weszło. I teraz co, moi drodzy, się dzieje dalej? Bohater nie ciśnie, jakby to mogli niektórzy sobie wykombinować o tędy, żeby zbierać od STRV-a, tylko znów się przemieścił teraz bardziej na lewą stronę. Po co? Po to, aby tutaj wysolować Type 5 Heavy. STB-1 jest pojazdem, który bez problemu może porobić Type 5 Heavy. To naprawdę nie jest żadna filozofia. Wystarczy załadować pociski kumulacyjne, one dziurawią go po kadłubie, po wieży i ten FO-215B. Ja również powiedziałem, że on jest bardzo słabym pojazdem w tym miejscu i też możemy go na luzie, zobaczcie, porobić. Teraz bohater zmienił amunicję na pociski przeciwpancerne, bo one są lepsze w starciu z V-em. I Type 5 Heavy wyjechał, aby nam rąbnąć, a my się cofnęliśmy w ostatniej chwili, tak aby od niego nie zebrać, bo Type 5 Heavy może ten nasz pojazd przebić, nawet za 1000, jeżeli ma trolla, albo za 600, jeżeli ma to standardowe działo i on właśnie ma to standardowe działo, nie trolla. Ja na Type'ie zwykle dla jaj gram już trollem, jak już mam grać, ale mówię, tutaj gościu ma normalne działo i takim działem da się przebić nas w wieżyczkę. I teraz, moi drodzy, kiedy Type 5 Heavy się cofnął, prawda? Kiedy już z tamtego miejsca nie mogliśmy robić uszkodzeń, znów się przemieszczamy. Już nawet nie muszę chyba mówić tego, ile razy w tej bitwie bohater zmienił swoją pozycję, tak aby za każdym razem mieć bicie. I znów ma teraz na FA-215B, na UDES-a. To przemieszczanie się jest w tej bitwie kluczowe. Prawdopodobnie też bohater by zginął, jeżeli stałby w tym miejscu, co był na początku. Także to też taka ciekawostka. I teraz proszę bardzo, UDES trafiony. Type 5 Heavy jest ogłuszony. Spokojnie na niego wyjeżdżamy. Pokazujemy mały fragment wieży. Trafiamy go i mamy już 6000 uszkodzeń. Jeszcze dwa strzały będzie po Type'ie. On nawet chyba nawet nie może do nas strzelić, a my go po garnku cały czas bijemy, bijemy. Aczkolwiek teraz rykoszet, delikatna pomyłka.
I korzystając tutaj z tego, że bohater ma teraz taką chwilę spokoju, tutaj już nie ma bardzo taktycznie czego wytłumaczyć, wyjaśniać, to ja chcę powiedzieć, czy w ogóle warto tego STBK-a robić. Oczywiście, moi drodzy, powinniście robić STBK-a, jeżeli tylko macie po prostu preferencje czołgi średnie, dynamiczne z opuszczeniem działa. Jeżeli takie czołgi was interesują, jak najbardziej lećcie po STBK-a. I moi drodzy, to znowu jest moment, który trzeba omówić. Zobaczcie, jak pięknie bohater przejechał na stronę, gdzie temu TVP-kowi nie mógł pomóc czy to UDES, czy tutaj 5 Heavy. My mieliśmy tylko jego na głowie, bo się wycofaliśmy. Gdybyśmy zostali w tamtym miejscu, to by pewnie za chwilę do nas dołączył tutaj 5 Heavy i UDES i byłby problem, moglibyśmy polec. A że bohater się fajnie przemieścił znowu, to przeżyliśmy i wciąż walczymy w tej bitwie z, no, może nie pokaźną liczbą HP, ale 700 to jeszcze jest całkiem, całkiem. I proszę bardzo, tutaj oczywiście typowa sytuacja, gdzie med ma przewagę, czyli pozycja, gdzie mamy lepsze maskowanie, type maskowania w sumie nie ma. Widzimy jego bok i kończymy go jednym prostym strzałem. Było oczywiste, że będzie po nim. I teraz co dalej? Teraz, moi drodzy, należałoby zaopiekować się UDS-em. Wiemy o tym, że on został gdzieś w okolicach sektora A1, B1 i na pewno nie możemy go zostawić, ponieważ on mógłby w każdej chwili, wiecie, wjechać nam na plecy i sprawić, że poleglibyśmy. Dwa strzały i nas nie ma. On ma to działo, co bije naprawdę za sporo. Ale, moi drodzy, szczęśliwie mamy tutaj idealną pozycję w starciu z nim. On troszeczkę taki zaspany, słaby ma refleks. No i trafiamy go dwukrotnie, jest na hita. Ładujemy pocisk HE, aby go skończyć. Wyjeżdżamy, piersi przeładujemy, mierzymy w bok. I oczywiście Kubomet nie ma z nami szans. 8615 uszkodzeń, 4 fragi na koncie i zostało jeszcze 5 maszyn. Jak sobie z nimi poradzić? Moje zdanie jest takie, że najrozsądniej byłoby w tej sytuacji oczywiście wykorzystać to, że arta jest w K4. Mamy artylerię sojusznika w K4 i ta arta jest bardzo istotna, bo prawdopodobnie po nią pojadą medy rywali. Te medy będą chciały ją zdjąć, więc musimy ją wykorzystać jako takie swoje światełko, taką swoją żarówkę. I bohater oczywiście, że o tym wie. I teraz, no, myślałem, że będzie chciał strzelić w T5-5, ale Arta nas uprzedziła. Teraz opiekuje się T5-4, która jest totalnie skupiona na nas. No i nawet udało się artylerię ocalić. Nie wiem, czy to takie dobre, ale w tej sytuacji chyba tak, prawda? Nawet ci hejterzy Arty powinni teraz przyznać, że gościu fajnie porobił tamtego T5-5, a on się tego nie spodziewał. No a my drugiego T5-4 również wyjaśniliśmy. I teraz co dalej? Teraz mamy trzy jeszcze bardzo groźne pojazdy. Między innymi STRFA, który już widzimy, że jest odsłonięty. Wykrył nas, no niestety. Moglibyśmy polegać na artylerii, ale że jesteśmy szybsi od tego STRFA, mamy lepszy refleks, to spokojnie wyjeżdżamy jeszcze na jego boki, go kończymy. Muszę powiedzieć, że ten STRFA tutaj też zaspał. Powinien szybciej zareagować, ale może go stres zjadł, albo po prostu dopiero się uczy. Tak czy siak, dla nas to tylko i wyłącznie korzyść. I zostaje ostatnia T5-4 i artyleria Patchet 155-58. Jeżeli macie w tym momencie jakieś takie zastanowienie, robić to czy tamto, nie wiem, robić może Patona, może Centuriona, może UDESa 15-16, nie. Rób STBK, według mnie to będzie pojazd, który zdecydowanie lepiej sprawdzi się w obecnych bitwach i który zdecydowanie bardziej wam, moi drodzy, polecam. Także jeżeli szukacie jakiegoś pojazdu do wbijania, o ile macie, no już sporo wiedzy, bo ten czołg na pewno nie jest jakiś bardzo prosty, STBK życzę wam, żebyście wbijali. No i teraz, moi drodzy, polowanie na artylerię. Wydaje się, że ta arta będzie tutaj w pobliżu. Niestety wciąż jej nie widać. Mam wrażenie, że ona mogła się przestawić. To w końcu jest budget 155-58. Przypominam, dyszka, więc z magazynkiem trzypociskowym. No i niestety, moi drodzy, tej arty nie ma, więc kontynuujemy poszukiwania. W tym momencie T5-4 niszczy naszego Conquerora GC. Wydaje mi się, że to już jest ewidentny sygnał, że musimy jechać bardziej w stronę swojej bazy, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to co się stanie? Rywale mogliby potencjalnie wjechać w dwójkę na kapa i nas skapować, więc bohater będzie oczywiście dążył do tego, aby wrócić teraz, no pewnie linią zero, na swoją bazę.
cały czas cisza, nie widać baczata, nie widać te 5-4. Mam wrażenie, że ci gracze już zdążyli stąd odjechać, ale jednak okazuje się, że baczat był w tym miejscu bardzo szybko i sprytnie. Udaje nam się to warte wymanewrować. No i w ten sposób robimy swoje siódme zniszczenie. Zostaje ostatnia te 5-4 czasu i jeszcze trochę jest, 4 minuty. Jak z tego wszystkiego wybrnąć? Na pewno najgorszym chyba pomysłem, jaki jest możliwy, jest kapowanie bazy na mapie Westfield. Ja już niejednokrotnie pokazywałem, że łatwo jest wtedy taką bazę wybronić na dystans, nawet nie będąc wykrytym. Jeżeli chodzi o tą sytuację bohatera, to gdyby on wjechał oczywiście na kapa, to najrozsądniej byłoby się z nim uporać, jadąc na linię 0. Tutaj jest mnóstwo, moi drodzy, mnóstwo krzaków, więc kapowanie bazy przez bohatera jest słabym pomysłem. My musimy to T5-4 znaleźć. Wydaje się, że ten gracz T5-4 nie będzie kapował, bo on już dawno mógłby to zrobić, więc przypuszczam, że pewnie ustawił się w jakimś takim kamperskim miejscu, aby w razie czego po prostu mieć jakieś szanse. No i pytanie, gdzie jest? Zaczynamy poszukiwania. Po kilku, wydaje mi się, stresujących minutach, bohater wciąż nikogo nie widzi. T5-4 wydaje się, że naprawdę musi się iść w jakimś totalnym rogu mapy. I teraz bohater wydaje mi się, że chce sprawdzić pozycję w sektorze E1. Tam ustawiają się często te deki. Pytanie, czy T5-4 również ma taki pomysł? Nie ma, bo zobaczcie, nie ma lampki, nie ma żarówki. Jeżeli nie ma, to znaczy, że go tutaj po prostu nie może być. Teraz sprawdzamy linię A, dokładnie sektor A3, tutaj również cisza i T5-4 pojawia się z naszej lewej strony. Niestety pudujemy w niego pociskiem odłamkowo burzącym, ładujemy kolejny. Bohater spodziewa się, że ten hajek będzie go w stanie wykończyć, no 77 HP, to w końcu jest bardzo mało. Ale jednak wydaje mi się, że goldowy byłby nawet lepszy, bo z tymi hajekami na STB-ku to nigdy nic nie wiadomo. Wydaje mi się, że będziemy mieli, moi drodzy, zabawę w kotkę i myszkę. T5-4 wciąż przed nami ucieka, ale jesteśmy szybsi, mamy dużo mobilniejszy pojazd, mamy jego tył, mierzę, moi drodzy, i kończymy go pociskiem HE, wygrywając i robiąc ponad 10 tysięcy uszkodzeń i 8 zniszczeń. Bardzo, ale to bardzo mądra bitwa. Nie wiem, czy tutaj można znaleźć jakieś błędy, no poza pojedynczymi rykoszetami, nieprzebiciami, które zawsze się będą zdarzać. Taktycznie, skillowo, bitwa perełka. Mam nadzieję, że Wam się spodobała i cóż, życzę Wam również takich starć. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.